pracowni otwierania kultury wykorzystujemy narzędzia nazywane mapą empatii. Jest to narzędzie, które zazwyczaj towarzyszy personie, którą omówiliśmy w innym filmie. To są oba narzędzia, które wykorzystujemy na początku pracy projektowej, kiedy zadajemy sobie pytanie, dla kogo tworzymy dany projekt lub dane rozwiązanie lub narzędzie cyfrowe, to znaczy kto będzie naszym odbiorcą, kto jest naszą grupą docelową. Mapa empatii w pewnym sensie uszczegóławia to, co tworzymy, kiedy opisujemy personę. Kiedy mamy stworzoną personę, na przykład mamy wyobrażoną panią Jadwigę, seniorkę albo pana Krzysztofa, pracownika instytucji publicznej, to taka mapa empatii pozwala nam nieco zbliżyć się do tego, jak istotnie wygląda życie i potrzeby takiej osoby. I w tym szablonie wypełniamy takie pola, które dotyczą tego, co taka osoba myśli, co taka osoba widzi, co taka osoba słyszy i co czuje. Po co nam to jest potrzebne w pracy projektowej? To jest bardzo ważne, żeby móc lepiej poczuć i wyobrazić sobie, jak wyglądają realia życia takiej naszej wyobrażonej osoby, która reprezentuje grupę docelową. I to nie chodzi o to, żebyśmy te pola wypełniali tym, co ta osoba na przykład myśli i czuje wobec naszego projektu. Nie, to chodzi o taką ogólną jej sytuację lub jego sytuację życiową. To znaczy, jeżeli na przykład mamy uczennicę lub ucznia szkoły podstawowej, no to wiele z tych pól, to co on słyszy, widzi, myśli i czuje, dotyczy prawdopodobnie jego życia domowego, grupy rówieśniczej i edukacji formalnej, w której uczestniczy, więc to nam bardzo definiuje taki ekosystem, w którym taka osoba, która jest naszym docelowym użytkownikiem lub użytkowniczką, się porusza. I kiedy mamy te dwa szablony wypełnione treścią, to znaczy mamy personę i do tej persony mamy stworzoną mapę empatii, to pozwala nam nie tylko jakby lepiej sobie wyobrazić, kim są ci nasi docelowi użytkownicy, ale też poniekąd wczuć się w ich sytuację, empatyzować z nią. I na tej podstawie następnie możemy dużo efektywniej tworzyć rozwiązania uwzględniające te różne dane i tę wiedzę, którą zgromadziliśmy w obu tych szablonach.